Witajcie, z tej strony Tomek. Dziś będę chciał trochę powiedzieć o tym komputerze. Nie o tym i też nie o tym, tylko o moim głównym. To jest obudowa, którą chyba możecie kojarzyć, tylko jest gruntownie przemalowana. Jest tutaj napęd od LG, DVD. Tylko można powiedzieć swoista, też można nagrywarka. Złącze IDE. Tutaj też jest taki DVD jeden, ale i też CD, nie? Tylko on mi coś nie działa, coś lasera czasem nie chce ten podnieść i są z nim czasem problemy. Tutaj nie wiem co to jest w sumie, ale ma takie różne porty, czy jakieś tam karty SD, czy co. Właśnie to są takie sloty plus jedną USB. Złączę do, znaczy taka dziura, to była stacja dyskietek, ale nie ma. Trudno. Przycisk włączenia, który niestety nie działa. No co ze starości, więc zamieniłem na restart. Tak, dziwnie to brzmi. No i co? Pokażę wam tu jeszcze z tyłu. Karta graficzna GeForce 210 tu sobie siedzi. Zasilacz 500W. O, dobra, zaraz go nawet otworzę. Co się dzieje? O. Tu mam jeden dysk na IDE. Też jeden taki zapasowy, bo 7200 obrotów na minutę, więc naprawdę fajnie. Jak mówiłem, nagrywarka, czy tam napęd DVD, CD, a tam na IDE. Chłodzenie z radiatorem, procesor od Intela. Core2 Duo E, a w sumie wam napiszę w opisie. Zaraz go nawet włączymy. Karta graficzna, tak jak mówiłem, GeForce 210. Dysk. Nie wiem, czy tam pisze 250 giga, ale też do tego komputera mam jeden dysk. Jeden terabajtowy. Jak on wygląda? Jeden terabajt tu jest. I ma. Tu siedzi Windows 8. Tu jest Windows 7 i Vista. I co? No tutaj trochę jeszcze napaćkałem, jak była malowana ta obudowa. No dobra, włączmy go. I też karta sieciowa na USB, ale też pokażę takie moje stanowisko, czy jak. Klawiatura od Genesisa, niestety z czerwonymi switchami. Była z niebieskimi, ale... Co jest? Była z niebieskimi, ale tylko i wyłącznie na wystawie, bo już wszyscy wykupili. A na wystawie była droższa za 100. Myszka, którą dostałem na komunie. Bardzo fajna, trochę przycisków ma. Dla mnie super. Monitor Dell. Taki fajny. Ile herców ma, nie wiem. Ale no, na pewno trochę ma. Regulowany oczywiście, jeszcze oprócz złącza VGA ma też DVI i ma też USB-ki. Tu dwa i tam od spodu 3.0 jeszcze. Głośniki, takie fajne. Wziąłem je z tego powodu, że mają obudowę drewnianą. To jest prawdziwe drewno. Bardzo mi się podobały od firmy Modecom. Dobra, włączmy diodę. Zasilanie włączamy. Dobra, zaraz to się powinno się nam pokazać. No proszę bardzo. Klawiatura zaczęła już świecić. Ja na tym komputerze dzisiaj wbiłem dwa filmy. Jeden z Among Us i drugi w Windowsie 8.
O, właśnie Windows 8 się włącza. I pozwólcie, że sobie wklepię hasło. Dobra. O, co jest? XD. Aż się teraz zdziwiłam. O, dobra. I mamy naszego Windowsa 8. Taka tapeta, wiem. Fajna. Jak dla mnie. Windows 8 nigdy nie miał, nie wiem, niektórzy wiedzą, niektórzy nie, ale Windows 8 nigdy nie miał przycisku Start oraz miał kafelki, tak jak 8.1. Ale przy pomocy tak zwanego Classic Shell'a możemy przywrócić klasyczne menu Start. No i co? Pokażę wam od razu jego specyfikację. Taką specyfikację, no niech ta ostrość. Żeż cholera. Nie wiem, czy coś widać, ale tu macie 64-bitowy system operacyjny i z tej nazwy procesora, dość słaby ten procesor, nie powiem. Klasyfikację będę musiał sobie w ogóle zrobić też. 2 GB RAMu. Spróbuję zupgrade'ować do 4. I system Windows oczywiście aktywowany. Dobra, mam tu Minecrafta. Do przeglądania internetu. Nawet fajny, mimo tego, że mam teraz światłowód, to już w ogóle i teraz filmy naprawdę często będą się pojawiać. Bo filmy teraz mi się wbijają po 2-3 minuty, więc bardzo fajnie. Do przeglądania internetu, komputer nawet spoko. No i co? Zapraszam oczywiście, jeśli ktoś jest nowy, zapraszam na mój kanał. Tu trochę filmów jest. Dokładnie. Chyba z 60, nie, ponad 60. I blisko 70, coś takiego. Jak widzicie, no, są przerwy, no. Bo dziadowski internet wcześniej miałem, ale teraz to powiem wam, naprawdę wymiata. Teraz naprawdę wymiata. No i dobra. Dlaczego w tym filmie napisałem, że film dopiero będzie 26 grudnia? Bo sobie tak pomyślałem, bo wtedy urodziny mam. I co? I też pewnie wtedy też nagram odcinek. Dzisiaj jest 24, godzina 13:34. No i co? Zobaczę w ogóle nawet ile mam wyświetleń. Boże, cholera. A w sumie nawet data dołączenia to 21, ale... Nie, no dobra. Powiedzmy, że już kanał rok mam, jej. Dobra. Na dyskusji kiedyś coś takiego pisałem, nie, że filmy ten. No, musiał w ogóle też trochę dodać tych kanałów, nie? Polecanych, ale dobra, tam. Nieważne, tu chodzi o dzisiejszą specyfikację tego kompa, nie? Zaraz włączymy 7. I co to nas? Komputer. No oczywiście dwie partycje, bo inaczej ślamazar nie chodzi wszystko. Dobra, włączamy teraz Windowsa 7. I dobra, wybieramy sobie Windowsa 7, to też mam Minecraft Windows Vista. Nas na razie interesuje 7. Oczywiście przełączyłem się na ten drugi dysk. No mnie właśnie ulubiony system 7. Napiszcie w komentarzu, że dla was 7 też jest fajna. Chyba aktualizacja będzie, bo coś tak długo trochę mieli.
Po prostu ten dysk taki wolny, nie no, taki wolny to on chyba nie jest. Bez przesady, ma 6000 obrotów na minutę. Oczywiście wersja Home Premium 64-bitowa. Ten dźwięk. A tutaj w ogóle sobie gadżety dodałem, nawet nie wiem po co, ale... Dobra. Okej. Okay. No i dobra, no nic tu się nie różni od Windowsa 7, no kompletnie nic, nie? Co to ma się różnić? No w sumie nic właśnie. Jedynie tu właśnie z partycji jeszcze jedna z Vista i to w sumie tyle. No i co? I na tym... tutaj bym właśnie zakończył ten film w sumie. O, 20% na telefon. I co? To na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, który przypuszczam, że jeszcze może jakiś dzisiaj wbije. Chociaż nie wiem, bo dzisiaj Wigilia w końcu. Lub przygotowania do Wigilii, dobra. Więc w sumie napiszcie tam w komentarzach, jak tam u was, Wigilia i w ogóle. Dobra. Trzymajcie się, na razie. Bajos! Puuu!